Witaj na kanale Rowdy, kolejny bit, też bit, znaczy bicie, bit, bicie akordowe w stylu reggae, bardzo fajne, jest to troszeczkę szybsze tempo i tutaj na przykład zagram akord E, E-moll na strunie, od struny piątej na siódmym progu. Uwaga, jak to brzmi? Tak, tutaj mamy cały czas to, co mówiłem w lekcji odnośnie bić i nauki, rozkminiania bić na gitarze. Tutaj mamy cały czas, ręka chodzi tak samo. Słychać cały czas te szurania po strunach, prawda? Motyw to jest, ale właśnie, czyli ten beat reggae właśnie bardzo mocno charakteryzuje się tym, że po prostu uderzamy na i, bo mamy raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy. No teraz się pomyliłem. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz. Czyli akcentowanie jest na słabszą część taktu. Tak jak było w kabarecie Moralnego Niepokoju pod tytułem Studniówka. Bardzo chętnie zapraszam do obejrzenia sobie tego sketchu. Kabaret, nie Moralnego Niepokoju, kabaret Animum Ru, przepraszam, pod tytułem Studniówka, gdzie właśnie mówią dokładnie o różnych rodzajach tańców, które akcenty są taktu mocniejsze albo słabsze. Tutaj właśnie akcentujemy słabszą część taktu, bo mocniejsza jest zawsze, jeżeli mamy takt, w takcie mamy 4 ćwierć nuty, to zawsze pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza mocniej uderzona, druga, trzecia, czwarta. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta. Jeżeli mamy w takcie 8 dźwięków, to mamy raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i. Raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i trzy i cztery i raz i dwa i cztery i raz i dwa i trzy 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 i cztery i raz i cztery i raz i dwa i trzy cztery i ty, ty. I tym się bardzo właśnie charakteryzuje reggae. Ja osobiście uwielbiam reggae i po prostu, no zresztą jak słychać, i tutaj teksty wymyślam i po prostu sobie śpiewam. Także dla mnie to jest po prostu mega zarąbisty styl muzyczny. I jak widać, nie jest go trudno zagrać, aczkolwiek trzeba nabrać tego rytmu, prawda? Ty, 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 ty. Myślę, że to teraz z tym wyjaśnieniem naprawdę nie będzie problemu, żebyś sobie ogarnęła rytm reggae.
Także ja serdecznie zapraszam do tego, abyś się nauczyła, wpisał komentarze, wpisali, bo to cały czas mówię on, że wpisujcie komentarze, kuźwa, subskrybujcie kanał, po prostu graj, rock day. Dzięki za uwagę, papatki.